To była właściwie zwykła rodzina wiejska. Rodzina, która przyjęła pod swój dach Żydów. Symbol ofiary i troski o społeczność żydowską w Polsce w czasie okupacji. Rodzina Ulmów tak naprawdę została ukarana w najbardziej surowy sposób przez Niemców, czyli przez karę śmierci. Ci ludzie zostali zamordowani. 24 marca 1944 roku Niemcy wymordowali bohaterską rodzinę Ulmów. Józef Ulma, jego żona Wiktoria oraz dzieci Stasia, Basia, Władziu, Franuś, Antoś, Marysia i nienarodzone dziecko zostali bestialsko zamordowani za ratowanie Żydów. Rodzina Ulmów to jeden z przykładów pomocy Polaków w stosunku do Żydów, którzy byli eksterminowani przez Niemców w czasie II wojny światowej. Józef i Wiktoria Ulmowie mieszkali we wsi Markowa w przedwojennym województwie lwowskim. Obecnie jest to województwo podkarpackie. W połowie 1942 roku przyjęli do swojego domu 8 Żydów z 2 rodzin żydowskich. Prawie półtora roku ukrywali się u Ulmów Goldmanowie. To były właściwie w sumie 2 rodziny, bo wielopokoleniowe. Na ziemiach galicyjskich nie było jakichś większych animozji. Rodziny żyły bardzo blisko między sobą. W Markowej przed wojną żyło około 20 rodzin żydowskich. I o tych Żydach, że oni mieszkają w tym gospodarstwie, wiedzieli również inni ludzie ze wsi, dlatego że ci Żydzi pomagali w pracach domowych, ale pomagali również na zewnątrz, pomagali również na podwórku. Więc wszystko wskazuje na to, że tak naprawdę to, że ci Żydzi byli ukrywani, było również tolerowane przez innych mieszkańców tej samej wioski. W marcu 1944 roku doszło do denuncjacji kryjówki. Niemcy dokonali mordu, zabili 16 osób, w tym Józefa i Wiktorię Ulmów wraz z 6 ich dzieci oraz 8 Żydów. Ich dom otoczyła policja, żandarmeria niemiecka i granatowi policjanci. W momencie, kiedy Niemcy weszli, zastrzelili natychmiast 8 Żydów ukrywających się z tej rodziny Goldmanów. Następnie wyprowadzili rodziców, których zastrzelili na oczach dzieci. Pani Wiktoria była w zaawansowanej ciąży i w momencie, kiedy strzelano do niej, rozpoczął się poród. Pozostała 6 dzieci z tym nienarodzonym, czyli łącznie 9 osób zostało zamordowanych. Przywódca morderców, niemiecki porucznik Eilert Dicken, po wojnie schronił się w Niemczech Zachodnich. Pracował jako policjant. Nie postawiono go nigdy w stan oskarżenia. Ta ich śmierć wskazuje również na ryzyko, jakie Polacy podejmowali przy ukrywaniu Żydów. Ryzykowali nie tylko własną śmierć, ale śmierć całej rodziny. Co więcej, ryzykowali również śmierć swoich sąsiadów, którzy również mogli być eksterminowani przez Niemców za to, że oni sami ukrywali tych Żydów. Pomimo potwornego ryzyka, Polacy nadal ukrywali swych żydowskich sąsiadów. To dzięki ich poświęceniu wojnę zdołało przetrwać 17 markowskich Żydów. Stali się symbolem, przykładem, wzorem, a jednocześnie tymi, których można nazwać ofiarnikami i znakami jakiejś troski o bliźniego. Ta zbrodnia stała się symbolem martyrologii Polaków ukrywających, pomagających Żydom w czasie II wojny światowej. Polakom jako jedynemu narodowi na świecie w czasach niemieckiej okupacji groziła śmierć za udzielanie pomocy Żydom.